Aniu, jesteś wspaniałą organizatorką, ale nie przeszkadza. Nikt tutaj nie chce zakładać sekty kobiecej. A dlaczegoż by nie? W Teatrze Polskim na scenie kameralnej pokaz prasowy Dziewczynek Ireneusza Iredyńskiego w reżyserii Bożyny Suchockiej. Grupa kobiet spotyka się w Domu Pracy Twórczej w celu stworzenia kobiecej organizacji o feministycznym charakterze. Na spotkanie wkracza świadomie niezaproszona osoba. Zmienia się wiele, właściwie wszystko. Wszystko i nic. Sztuka z 1985 roku wraca na deski teatralne i wciąż pobudza do refleksji.